Ja przygotowałam kilka refleksji o tym, jak Jarosław Marek Gulkiewicz czyta polską tradycję literacką i obyczajową na sposób ludyczny. Będzie to zaledwie kilka refleksji. Wybrałam komedie, które były wystawiane w teatrach, w poważnych teatrach. Powstawały te, o których będę mówić w latach 1970-1978. Powaga śmiechu. Tytuł, nie ukrywam, zaczerpnęłam z książki Izaaka Paskiego. Nie bez powodu Izaak Paski uznał śmiech za jeden z ważniejszych sposobów wyrażania poważnego stosunku do rzeczywistości, za wręcz przejaw postawy światopoglądowej. I to niezależnie od formy literackiej, w jakiej pisarz korzysta z przywilejów i obowiązków władz na historiona. Jarosław Marek Rynkiewicz sięgał po komedię, która ze swojej gatunkowej zasady operuje komizmem. Kiedy przywoływał staropolską odmianę mięsopustnej farsy czy romantyczną komedię w stylu Fredry, to jego wybór skutkował reinterpretacją tradycji, odświeżając spojrzenie na przeszłość, ale również rzucał światło na współczesne. Dlatego sztuki te nie były anachroniczne, lecz żywo przyjmowane przez teatralną publiczność i komentowane przez recenzentów. Również krytycznie, między innymi Jacek Trznader w tekście książę Mięsopust z poezji polskiej wypowiadał się na ten temat krytycznie. Wskażę dwa obszary w obrębie tego dużego zespołu komedii. Jeden to krąg nawiązań do staropolskiej kultury ludycznej. Z niej pochodzi topos Słopa Król inscenizowany w Królu Mięsopuście 1970 rok. Od razu sztuka wystawiona w Teatrze Starym w Krakowie. Oczywiście topos wywiedziony z komedii Piotra Baryki. A z kolei temat roztańczonego walcem wieku XIX stanowi osnowę porwania Europy, rok 71. Farsa jest tu święta jak teatr i ślub, co nie znaczy, że poważna. To czas odświęty, poświęcony czystej zabawie i uczestnicy poruszają się w rytm szybkiego ośmiozgłoskowca i wykonują zautomatyzowane ruchy, jak to w dawnej farsie bywało, gdy służyła ona w pierwszym rzędzie celebracji święta, a nie satyrze społecznej. Nie oddzielała też mocną kreską treści duchowej natury od tych mniej dostojnych. Farsa wywodzi się wszak z misterium, czego dowodem etymologia słowa farsja, farsura, historia farsita to nazwy wstawek, którymi faszerowano obrzęd w średniowiecznym parodyjnym misterium. Roman Jakobson przypomina, że dla średniowiecznego dramatopisarza i widza parodia misterium nie była bluźnierstwem, podobnie jak w dramacie hiszpańskim Intermedia. Wiara była zbyt silna, by mogła zachwiać nią parodia. Jeśli już coś ośmieszano, to marność tego świata w porównaniu do wydarzeń historii świętej. Zabawa stanowiła też ważny komponent życia kulturalnego w dawnej Polsce, a w ówczesnej tradycji ludycznej równie istotny jak tekst pisany był tekst zachowań z charakterystycznymi dlań motywami mistyfikacji czy maskarady. Współczesny pisarz proponuje odbiorcy anatomię farsy, przeprowadzoną z udziałem chwytów temu gatunkowi właściwych, aż po przesadę graniczącą z absurdem. Każe postaciom wirować bez końca wokół łoża, królu mięsopuście czy wokół sofy w porwaniu Europy. Wokół mebla toczą się zabiegi ze sfery erotyki, zabiegi o ślub i polityki obejmujące zabiegi obejmujące króla i elity. Koncentruje uwagę na ciele. Pisarz ubieranym, rozbieranym, gwałconym, odlewającym, szlochającym, schowanym pod łóżkiem czy sofą. Postacie farsy są reprezentowane przez część anatomiczną bądź przez element kostiumu na zasadzie pars pro toto, co daje efekt komediowy, gdyż przesuwa akcent ze sfery idei politycznych na materię zewnętrzności. Stroje i elokwencja w miejsce dyskusji historiozoficznej. Obfitość garderoby, musinów, fiszbinów, peniuarów, fraków i cylindrów unaocznia wyrafinowanie zachodu, a kołpak i burka pierwotność wschodu. Tak jest porwanie Europy.
Czyż takie ujęcie odmiennych kodów cywilizacyjnych nie sprawdza się w praktyce życia? Wyostrzone w farsowej hiperbolizacji śmieszą i zarazem straszą, bo nie bardzo wiadomo, czym je zastąpić w sferze wyobrażeń społecznych. Skoro żywiołem farsy jest zabawa, to przybieranie masek i odgrywanie ról politycznych ma charakter czysto teatralny. Polityka jest tu ukazana przez pryzmat świata na opak lub jako wariant świata teatru. Odwrócenie ról na czas karnawału czyni z politycznych zabiegów maskaradę, zabawną wprawdzie, ale jałową pod względem aksjologicznym. Nawet spiskowiec Roberto, wyliczający tak żarliwie atrybuty przemocy, łańcuch i niewoli, piwniczne kazamaty, zgilotynowane głowy, jest tylko karykaturą. Wolkarykaturą wywiedzioną z znanego obrazu wolność prowadząca lud na barykadę. Niczym upiór gotów powracać z zaświatów i tańczyć na srebrnej trumnie króla, choćby już był pozbawiony głowy. Prócz roli spiskowca i królobójcy zagra jeszcze alegorię śmierci, prowadząc w takt muzyki fletu, prowadząc do tańca mięsopustne maszkary. W monologu przestrodze wzywa do porzucenia stroju, gdyż istotę kondycji ludzkiej stanowi nagość, łącząca nas ze sferą nadprzyrodzoną i z naturą. Barokowy topos rozbierania ze strojów przez śmierć jest tu wariantem vanitas, wnosi moralistyczne memento do wirującej w szybkim tempie farsy. Mimo tego uczestnicy maskarady nie przestają pożądać berła i królewskiej kryzy. Vis comica, siła komiczna, nabiera dodatkowych sensów, prócz właściwego jej waloru estetycznego, ma odniesienie do polityki, która podobnie jak teatr posługuje się strojem, maską, rekwizytem i dynamicznym ruchem scenicznym zamiast realnych działań. W napisanej rok po królu mięsopuście w sztuce Porwanie Europy, 71 rok, dynamika farsowa jest ekwiwalentem na niby prowadzonej akcji. Nawet scenografia uczestniczy w polityczno-farsowym przedstawieniu, kiedy to zjeżdżają elementy dekoracji mołdawskiej, jednocześnie elementy dekoracji paryskiej, ale nie wszystkie, tak aby krzyż i kurhan znalazły się w salonie, jadą na wyciągach do góry. Tutaj jest ta opozycja dziki, pierwotny wschód i wyrafinowany, a może nawet przerafinowany zachód. Wymiana góry z dołem znosi hierarchię, a przynajmniej czyni ją bezużyteczną, bo pozbawioną punktu odniesienia. Wirująca w rytmie walca Europa zamyka się w systemie pustych znaków estetycznych i gry pozorów, podczas gdy w tle czai się nieokiełznana męska siła anarchisty z nieodłącznym rekwizytem bombą. Jeśli jest to syntetyczne ujęcie wieku XIX, a zwłaszcza jego przedłużonego do 1914 roku fin de siècle, to diagnoza wydaje się trafna. Wiek niewinności, gorsetów, cylindrów, konwenansów i łagodnej dekadencji zakończył się z trzaskiem w roku wybuchu I wojny. W zakończeniu sztuki wirują jeszcze kości, pozostałe po niegdysiejszych aktorach sceny historycznej, a wraz z nimi epoka i czas, pięte metaforą koła tej figury unaoczniającej w gruncie rzeczy ludzką niemoc. To też swoisty Deus Macabre, tyle że z udziałem farsowych postaci o zredukowanej psychologii, za to mocno wyeksponowanej ekspresji ruchowej. Koło farsy, fortuny, śmierci to metaforyczny odpowiednik egzystencji umiętej w ramę maskarady, ale podszytej wami. W obu sztukach wymienionych wyżej dramatopisarz podtrzymuje z ostentacją konwencjonalność gatunku, mnoży przebieranki, każe postaciom przedrzeźniać się, mówić wierszem, zaciera granice między wysokim a niskim. Powstaje całkiem uzasadnione wrażenie, że działa tu jakiś przymus gry. W zabawie jest moc władcza, więc wszyscy jej uczestnicy wirują w tańcu, biegają bezładnie po scenie, śpiewają kuplety, rozmawiają z nosem, brzuchem, zwracają się z prośbą do poety, który im te farce pisze. Ta zaś nie ma końca, jak nie kończy się korowód marionetek w ożywionym na czas przedstawienia panowniku. Farsowa dynamika męczy samych jej uczestników, bo zabawa nie wyzwala spod rygoru formy. Sama staje się formą i to bardzo mocno krępującą. Homo ludens podniesiony do potęgi i pozbawiony innych aspektów człowieczeństwa zmienia się w automat nakręcony do działania, niezdolny do refleksji. Recytuje swoje kwestie, powiela zewnętrzność,
w lustrach, przybiera pozy i choć w tle pobrzmiewa cicho echo frazy „sypcie popiół”, to ginie ona w nadaktywizmie farsowych perypetii. Również i dziś farsowa estetyka, którą wyposażył pisarz w swoje sztuki, budzi niewesołą refleksję. Przymus udawania i gry odnieść można do presji medialnej, do automatyzmów recytowanych bez chwili refleksji, jak w dawnej komedii, tyle że tamta pociągała widzów swym rubasznym autentyzmem, podczas gdy współczesna kręci się wokół własnego ogona wyzuta zupełnie z treści. Zachęta do tego, aby przejrzeć się w lustrze prawdy, jest mało skuteczna, gdyż pozór, przebieranka i wymienność ról usuwają z pola widzenia sens metafizyczny, którym jednak dawna farsa była podszyta. Dziś terror obrazów medialnych nie wyzwala z napięcia, ale je potęguje do granicy psychicznej wytrzymałości. Mechanika wirującego kręgu nabiera więc nowych znaczeń, gdy zamiast wytchnienia naciska na nas ciągły aktywizm, jakby chwila spokoju była niebezpieczna, bo podszyta niepokojem i śmierci, dla której nie ma żadnego innego uzasadnienia poza biologicznym. Obok staropolszczyzny interesuje Rynkiewicza dramat opisarza polski romantyzm, tyle że w komediowym wydaniu rodem z Aleksandra Fredry. Zainicjowany wystawieniem Dziadów, DNK Dziadów, zwrotku przeszłości romantycznej skutkował obfitością nawiązań do tamtej epoki. Największy rezonans zyskała rzecz listopadowa Ernesta Bryla, promowana dość skutecznie na dramat narodowy, a w istocie mająca za zadanie przyćmić niepoprawną politycznie sławę inscenizacji Mickiewiczowego tekstu. Dziś sztuka Bryla pobrzmiewa antykoństwem, podczas gdy Łani i Dwór nad Narwią Rynkiewicza oferują pewien tryb lektury dziedzictwa romantycznego, wolny zarówno od patosu, jak i od łatwego szyderstwa. Idą też pod prąd akademickim dociekaniom, w którym ginie walor estetyczny i egzystencjalny. Wątek profesora i pani docent w sztuce Dwór nad Narwią służy za podstawę parodii pseudonaukowego systematyzowania w dziedzinie ducha. Ubrany jak ojcowie humanistyki z końca XIX wieku profesor głosi z namaszczeniem wyniki swych dociekań. Tu pozwolę sobie na próbkę takiego parodystycznego stylu Rynkiewicza. Aktywność upiorów zamieszkujących nasze pola i lasy poddana jest, jak wykazały prowadzone przez nas badania, rytmowi biologicznemu. Zależna jest więc od pory roku, wilgotności powietrza i pory dnia. W ostatnich jednak latach, a szczególnie w ostatnich miesiącach, w zachowaniu naszych upiorów dało się zauważyć wyraźne zmiany. Potąd na co zwracali już uwagę w swych fundamentalnych dziełach profesorowie Kretek i Feldman, mieszkające w naszym kraju upiory spały w dzień, a straszyły w nocy, między godziną 24 a 3 rano, kiedy to w chłopskich obejściach budzą się koguty. Obecnie badane przez nas upiory nie znikają już, gdy zapieje trzeciej kuli, straszą także za dnia, rezygnując ze snu i ograniczając się tylko, jak wolno nam przypuszczać, do połowiennej rzeki. Ta wzmożona aktywność naszych upiorów wynika zapewne z ich wzrastającej świadomości moralno-politycznej, a także z ich głębokiego zaangażowania i jako taka godna jest najwyższego zdania. Tyle tyrada profesora badającego naukowo upiory. Jaka z tego refleksja? Progresywizm objął już nawet sferę pozaziemską, co jest tym bardziej komiczne, że przecież u jego podłoża leży odrzucenie transcendencji. A jednak z upiorami nie ma lekko, gdyż przenikają do świata żywych, wampirycznie wysysają z nich energię witalną, aby nią karmić swe upiorne ciała na udomowionym cmentarzu. Że cmentarz Rynkiewicza zawiera możliwość ogrodu, to wiemy, była też o tym mowa w poprzedniej wypowiedzi. Upiory są bardziej żywotne niż ich realnie żyjący potomkowie. Ci są bowiem zblazowani, pozbawieni ziemskiej elanu witalnego do tego stopnia, że nawet spłodzenie oczekiwanego przez wieszcza cudownego dziecka, nie, co ma przynieść odkupienie, staje się problematyczne. To dziecko mistyczne z Rozy Wenery, z wizji księdza Piotra. Osłabiony na skutek płciowej ambiwalencji ułan nie wywiąże się z prokreacyjnego zadania. Upiory przychodzą z zaświatów, jak widmo księcia Poniatowskiego, za którym, cytuję, cały ran skoczył do Estery.
To swego rodzaju omamienie, bezproduktywne i obezwładniające, podobnie jak bierne oczekiwanie na narodziny niezwykłego dziecka. Pisarz nie zostawia nas jednak zapatycznym bez władzy. Proponuje zastrzyk sił witalnych w osobach młodych dziewcząt, pań ze szlacheckiego dworku wyjętego z komedii Fredry. Emanują spontanicznym erotyzmem młodości, przekładającym się na dążenia matrymonialne. W sytuacji osłabienia sił militarnych mężczyzn wykonają za nich ułańską szarżę. Romantyczne toposy, ułana dziecka chłopa, przeniósł pisarz kontekst komediowy, sprowadzając ich wzniosłość do poziomu codzienności w szlacheckim dworku. Odsłonił to, co romantyzm ukrył za wołem wysublimowanego ideału, gdy nawet prywatność podlegała wyższemu celowi. Od idealizmu rozumianego jako uwolnienie od realiów życia odszedł Aleksander Fredro i naraził się na konflikt z romantycznymi zwolennikami wzniosłości Seweryn Goszczyński. Pisarz współczesny wraca do konwencji komediowej, aby w jej ramie pokazać siłę i trwałość wzoru stworzonego przez Fredrę. Idąc jego tropem, tropem Fredry, Rymkiewicz buduje opozycję, idealizm, lubaszność, mistyczne dziecko, płodność, melancholia, śmiech, sublimacja, pierwotna siła. Z tego zestawienia nie musi wynikać deprecjacja dążeń idealnych, ale na pewno jest to dowartościowanie realizmu egzystencji powszechnej. Nawet upiory dążą do powrotu na scenę życia, bo tu jest dynamika działań kulinarnych i erotycznych zalotów, a tego im najbardziej brakuje w zaświatu. Nie myślę, aby takie ujęcie splotu marłych z żywymi, swoiście pojmowanego świętych obcowania miało podtekst szyderczy. Owszem, są tu humorem podszyte sceny, jak choćby ta, gdy mowa o wysysaniu krwi przez duchy przeszłości, czemu chcą zapobiec żywi, nosząc im na cmentarz jadło owinięte w białe serwetki. Takiej estetycznej formie podają jadło, aby dały spokój upiorom żywym. I znowu zrozumienie dla potrzeb ciała jest udziałem kobiet, podczas gdy mistyczny poeta jest bardzo sceptyczny wobec takich aktów miłosierdzia. On jednak się nie liczy, scharakteryzowany przez panią docent następująco. Osobnik nieco dementywny, ale zupełnie pozbawiony cech agresywnych. Szczególny wypadek zanikł celu życia. Podobnych przykładów zastosowania humoru w komediach Rymkiewicza można podać więcej. Nie jest zresztą w tym spojrzeniu na narodową przeszłość odosobniony, wszak humorem w Krzysie Pan Tadeusz, Komedie Fredry, a w nich właśnie zapisany został najtrwalszy wzór polskiej egzystencji. Współczesny pisarz swoje refleksje nie tyle na temat romantyzmu, co jego funkcjonowania w świadomości społecznej. Z jednej strony jest ona ukształtowana przez kanon lektur szkolnych, z drugiej natomiast poddawana nieustannej presji zewnętrznej. W tym i politycznym. W latach 70. XX wieku, gdy powstawały omawiane tu komedie serio, bo tak nazywał sam autor swoje sztuki, Łani i Gór nad Narwią, komedie serio. Więc kiedy one powstawały, romantyzm był traktowany przez ówczesnych decydentów jako swego rodzaju kod porozumienia z masami. To jest jeden z wielu wariantów wykorzystania spuścizny romantycznej. Wystarczy tu przypomnieć ekranizację Potopu, 74 rok, Sarmackiego wprawdzie, ale z dużym ładunkiem emocji narodowych, duch romantyczny. Chodziło wówczas o wykreowanie wspólnoty państwa ludowej, że przywołam koncept lesbijskiego z wesela. Trzeba przyznać, że na początku dekady, lat 70. to instrumentalne potraktowanie tradycji zyskało pewne powodzenie. Zatem cytowana wyżej akademicka analiza ekspansywności upiorów romantycznych miała dość aktualny kontekst. W 1978 roku, gdy ideowe zasoby władzy były już zupełnie wyczerpane, a wywoływane przez nią duchy przeszłości stały się ubiorami już tylko śmieszącymi. Zarazem jest to przykład pseudonaukowej nowomowy, która zamiast rozjaśniać problem, jedynie go zaciemnia w zawiłej stylistyce, unikania mówienia wprost o sprawach społecznie ważnych. Zbudowane z cytatów i aluzji komedie serio Rymkiewicza umieszczone zostały w uniwersalnym czasie mitu. Przestrzeń dworku i cmentarza, choć w obu utworach konkretna, w polskiej kulturze ma rangę symboliczną. Dwór, dom wyraża ciągłość egzystencji, groby ciągłość pamięci. Punktami odniesienia dla jej znaczeń są w pierwszym wypadku komedie Fredry i Pan Tadeusz, w drugim Zabuszkowa obrzęd do wyździaków. Trwają ponad czasem historycznym, a w sztuce dwóch nad Narwią nawet w zaświatach, choć potraktowanych bardzo realistycznie, jest tam kawa, kury, mrówki, jakby w tej Mickiewicz.
Przesunięcie akcji w sferę duchów można też uzasadnić romantyczną mistyką przywołaną w postaci Kamila, wysublimowanego poety, byłego spiskowca i niespełnionego kochanka. Źródłem tej kreacji jest słowackie, ale powinowactw można szukać z aurą powieści gotyckiej czy ze strasznym dworem Moniuszki. Finał sztuki, zapadający się dwór, wciąga wszystkich w czeluście grobu, przypomina zakończenie ballady Lee. Słowo duch i jego pochodne przewijają się często w obu komediach. Same postacie są niczym nawiedzające nas duchy przeszłości. Uosabiają wojskowego, poetę, chłopa, pragmatycznego ziemianina, Żyda pośrednika, socjalistycznego aktywistę z lat 50. Zaludniają wyobraźnię zbiorową, czasem kostnieją stereotypy, jak ten przypisujący romantyzmowi nadmierne uduchowienie kosztem życiowej elanwitalny. Pisarz na sposób komediowy zderza opozycja, by wywołać efekt oczyszczający z patosu. Konfrontuje zatem szczeblowanie po drabinie ducha z pozytywizmem Kreczkosieja. Eteryczną kochankę, ewentualnie kobietę wampa, ze skromną żoną lub żywiołową dziewczyną, poetycką sublimację płci z żołnierskim wigorem. Odnawianie znaków tradycji literackiej to przydawanie im jakości komicznych, co nie musi oznaczać ich deprecjacji. Przeciwnie, humorystyczny dystans dowodzi właśnie ich siły, skoro wytrzymują takie potraktowanie. Już kończę. W eseju poświęconym Fredrze sporo uwagi Rynkiewicz poświęcił funkcjonowaniu pamięci, w której wszystko upada w popiół, wszystko trwa nadal, przemienione, zmianą i ulegające. Paradoks przemijania, trwania nie daje się wyjaśnić w kategoriach psychologicznych, choć o pewien aspekt funkcjonowania psychiki niewątpliwie tu chodzi. Pisarza interesuje jednak nie tyle indywidualne odczytywanie znaków przeszłości literackiej i obyczajowej, co pewien rodzaj nastawienia intelektualnego i emocjonalnego do tradycji. Przyswojenie jej treści odbywa się poprzez uwewnętrznienie znaków kluczowych dla samopoznania, a co na tym idzie do ustalenia swej przynależności kulturalnej. Wpisuje się w refleksję na temat polskiego wzoru egzystencji, pochwala codzienność, swojskie sprawy, uparte oswajanie nawet wroga, postać grafa w ułanach na przykład. Albo grenadierów, którzy walczą z łanami. Łani to są nasi, a grenadierzy uosabiają germańską siłę, tyle że w wersji łagodnej austriackiej. Warto pośmiać się z siebie, aby nabrać dystansu, ale warto pomyśleć nad własną kondycją duchową, aby dostrzec trwałą nić łączącą z przodkami. Na zadawane sobie pytanie, dlaczego piszę książki, Rynkiewicz odpowiada w eseju słowackim: tylko w ten sposób mogę pojąć, kim jestem, mogę ujawnić sens mojego życia, porównuję się z tymi, którzy mieli podobne pięty, nosy, stawiali podobne pytania. Pisząc książki, uprawiam więc hermeneutykę własnej egzystencji. W eseistyce pisarz snuje rozważania wnikliwe i analityczne. W sztukach teatralnych rozgrywa na oczach widzów teatr mentalny, w którym uczestniczą nasze wyobrażenia o przeszłości. Plebejskość wybiera dworską elegancję, pożądania seksu i władzy odsuwają nam romantyczną sublimację płci, a karnawał niweluje potrzebę postu. Co zatem zostaje? Czy tylko puste znaki w świeckim świecie pozbawionym panowania pani śmierci? Na tak postawione pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie. W jakiejś mierze jest to już tylko gra rekwizytami tradycji literackiej i obyczajowej, odsłaniająca ich zużycia, a czasem nadużycie, gdy służą za podstawę uogólnień, zwłaszcza tych formułowanych w trybie szczerze. Łatwo jest kpić ze szlacheckiej formy czy romantycznego zaangażowania w sprawę wolności, ale trudniej zrobić z nich pretekst do skrzących się humorem komedii, jak to się udało Rynkiewiczowi. Potrafi bawić, a zarazem konfrontuje nas z kliszami literackimi, językowymi i obrazowymi, z jakich składa się nasza pamięć zbiorowa. Zamiast wykluczania z jej obszaru gatunków minorgentu czy rzekomo wstydliwych treści, proponuje podejście inkluzywne, włączone w całość kultury, aktywizowane w kostiumie teatralnym, pozwalają przejrzeć się w lustrze komicznym, co nie pozwoli zastygnąć w sztywnej pozie docenta przeprowadzającego wiwisekcję na martwym ciele tradycji. Dziękuję.